nie w stałym obok stadionu. No to trudno, to może będzie miał pan moment, ile. No to jeżeli był pan na meczu, chyba pan wie. Ja mówię proste, bo to pierwsza, która od razu mi podchodzi na myśl. Aut, który piłka wyszła w tamtej stronie, z tego co wiem, urywki, był aut. A z tego autu, którego sędzia nie wiem, czy nie chciał gwizdnąć, nie chciał zauważyć jeszcze ma stracić. Nie no, no ale dobrze, ale wie pan co, no ale wie pan, jeżeli pan jest adwokatem sędziego Małka, nie, to, tylko mówisz, że to nie mały decyduje o autach. Ale sędzia Mały decydował o wszystkich spornych sytuacjach, które były gwizdane tylko i wyłącznie w jedną stronę, wie pan. I w takim momencie, i w takiej sytuacji ciężko jest naprawdę złapać swój jedny dyr. No, że ten punkt, ponieważ w Bytomiu nie byliśmy zadowoleni w sumie z remisu i ten punkt z Jagiellonią jak należy odbierać w kontekście kolejnych spotkań, bo jest to sukces, czy jak pan to odbiera? Znaczy ja powiem tak, pierwszą rundę rozpoczęliśmy, bo w dwóch kolejkach mieliśmy 3 punkty. Mieliśmy zdecydowanie łatwiejszego przeciwnika u siebie, graliśmy pierwszy mecz z Polonią, to wygraliśmy ten mecz następnie. Jechaliśmy do Białegostoku, jak było, wszyscy wiemy. Teraz rozpoczęliśmy od dwóch remisów. Jeżeli uznamy, że pierwsza runda była udana, to myślę, że jeżeli weźmiemy w ten sposób, będziemy rozpatrywać tą sytuację i weźmiemy dwa remisy, w tej chwili dwa punkty, jednego punktu mamy mniej, ale myślę, że idziemy do przodu przede wszystkim, tak? My przegraliśmy spotkania, czekamy na zwycięstwo. Myślę, że to zwycięstwo już będzie najwyższe. Chodzi o taką być może bojaźliwość trochę defensu, ponieważ gramy dwoma defensywnymi pomocnikami i zawodnicy coraz częściej zaczynają mówić, że brakuje trochę takiej siły ofensywnej. Czy nie zastanawiał się pan nad tym, żeby puścić do boju dwóch napastników, na przykład nie wiem, Grzegorza Kuświka albo Marcina Rzepakowa kosztem jednego defensywnego pomocnika, bo te pierwsze 15 minut dzisiaj wyglądały naprawdę dobrze na początku, a potem gdzieś zaczęły się szachy w środku i brakowało w środku siłowym. Nie gramy zbyt bojaźliwie? A w pierwszej rundzie graliśmy bardziej bojaźliwie czy mniej? No, wyniki były takie, jakie były. Ale no, okay. Czy dobre? No dobrze. A też mieliśmy dwójkę defensywną. Ale trochę inni zawodnicy teraz, chyba inne wymagania wobec drużyny, jak mi się wydaje. To a jakie są teraz wymagania? Może ja się czegoś dowiem od pana. No nie, no, gramy, cel jest taki, że gramy o puchary. Tymczasem na Polonię Bytom wychodzimy za podwójną gardą, jest to drużyna z dołu tabeli. Gramy z liderem i również wychodzimy. A analizował pan, ile sytuacji stworzyliśmy na Polonii Bytom? No, dwie, jedną. No to brawo. W pierwszej połowie 20 akcji, proszę pana. Jeżeli pan nie wierzy, to zapraszam do siebie, mam taką analizę zrobioną. Pan, to nie ja strzelam, tak? To nie ja uderzam na bramkę. Ale jeżeli stwarzamy sytuację, ja powiedziałem, gdybyśmy byli po 20, dokonując czy doprowadziliśmy do 20 sytuacji, po których można było strzelić, a zazwyczaj gdzieś tam albo piłka podskoczyła, albo niedokładnie było gdzieś podanie, no brakowało czegoś, prawda? No ale jeżeli z tych 20 sytuacji na Polonii Bytom w pierwszej połowie, powtarzam, oddalibyśmy tylko z połowy strzału na bramkę i zanotowali 30% skuteczność, no to byśmy bez problemu wygrali ten mecz, prawda? No wie pan, no nie zawsze jest tak, jakby się wszystko chciało, tak? No nie wiem, no ja odnoszę wrażenie, że my, nie wiem, dopisujemy punkty, a jednak komuś to wszystko nie pasuje, wie pan, no ostatnio nie wiem. Ja sobie przypominam, ja nie chcę się tym bronić, ale wiem, że znam dobrze, jak Bełkatu tutaj powie rozgrywał, zawsze gdzieś tam obserwowałem mocno tą drużynę, wie pan, no nie zawsze tak było, że Bełkatów od początku punktował, no. Często dopiero punktował po którejś tam kolejce, piątej, szóstej chyba. My nie przegrywamy, ja nie wiem, no to jakbyśmy przegrali, to już by mnie chyba powiesili tu na płocie w takim układzie, chyba. No coś tu jest nie tak, nie? No ja rozumiem, no wie pan, ja w pewnym sensie jakby cały czas motywuję wszystkich i stawiam zawsze najwyższe ceny, no bo oczywiście, wie pan, jak się gra w rozgrywkach o mistrzostwo Polski, no to trzeba walczyć o to mistrzostwo i to jest normalne i tym celem jest dla każdej drużyny walka o mistrzostwo Polski. Zawsze każdy powinien sobie stawiać jak najwyższe cele, wie pan, ale tak naprawdę liga wszystko weryfikuje, a co to Polonia Bytom, to co, już jest skazana na co, na porażkę? Aż też na początku sezonu wskazywali, nas miało nie być w ogóle. A gdzie jesteśmy? No Polonia Bytom też jeszcze nie zginęła, tak? Bo oni jeszcze grają w lidze, oni też mają ambicje, oni też chcą grać, no spokojnie, tak?